Moi najdrożsi widzowie i słuchacze, bardzo miło powitać Was na naszym kolejnym, tym razem nocnym spotkaniu. Na zdjęciu widzicie, jak wygląda to w ciągu dnia, a teraz w nocy to słyszycie te odgłosy, które są w tle. W magicznej oazie założyliśmy w sumie 6 dużych stawów szerokości 8 metrów i długości 12 metrów. Natomiast głębokości około tego 1,80 m, gdzie są również te strefy, tak zwane troszeczkę bardziej płytkie. Przez pierwszy rok obserwowałam maksymalnie, było to 10 żab, tylko w jednym jedynym stawie. Natomiast w tej chwili, po tym dosyć długim okresie, żaby są praktycznie w każdym stawie, a także w tym potoczku, który łączy stawy pomiędzy sobą. I teraz dokładnie w nocy zaczynają się żabie koncerty. Chciałabym zaprosić Was na taki koncert i abyście mogli odczuć to, co udało nam się razem stworzyć na tym obszarze, który był pustynią. W tej chwili mamy coś tak niesamowitego, co staram Wam się przekazać w każdym filmiku, który gdzieś jest spontanicznie nagrany. Moi drodzy, zapraszam Was na nasz 30. rytuał dla Matki Ziemi, który ma miejsce teraz w kolejną pełnię, ponieważ to dzięki tym rytuałom nie tylko nam udało się tutaj w oazie tyle rzeczy osiągnąć, ale również wielu, wielu ludzi codziennie pisze do mnie, że udało im się założyć ich własne oazy lub takie rzeczy planują, że udało im się założyć ogródki na tarasach i bardzo, bardzo wiele takich pozytywnych impulsów. Moi drodzy, jeżeli wielu ludzi zrobi coś małego, to poruszy się coś wielkiego. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na koncert. Wasza Maria Bucardi. Thank you.